Anna Kalczyńska dostała mandat. Gwiazda Dzień Dobry przestrzega innych przed tym samym. Anna Kalczyńska pokazała prawdziwą twarz. Anna Kalczyńska od wielu lat jest związana ze stacją TVN. Prezenterka telewizji śniadaniowej dała się poznać widzom jako wyjątkowo pogodna i sympatyczna twarz programu Dzień Dobry TVN. Dziennikarka zawsze z wielkim optymizmem wita nowy dzień w telewizyjnym studiu i robi, co w jej mocy, aby jej radość udzieliła się także widzom. Podobnie jak większość celebrytów, Anna Kalczyńska jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dziennikarka chętnie pokazuje swoją codzienność i zdradza, co dzieje się u niej. Gdy jest poza pracą, wszyscy, którzy sądzili, że prezenterka Dzień Dobry TVN to spokojna i rozważna kobieta, z pewnością bardzo się zdziwili. Gdy zobaczyli jej najnowsze zdjęcia, udostępnione na Insta Stories, Anna Kalczyńska opublikowała fotografię przedstawiającą mandat, który otrzymała. Okazuje się, że celebrytka dość swobodnie traktuje przepisy ruchu drogowego. Za kółkiem zamienia się w prawdziwego pirata. I choć dziennikarka twierdzi, że przekroczenie prędkości było w jej przypadku skutkiem zamyślenia, to za swoje wykroczenie będzie musiała słono zapłacić. Szybko minął mi dobry humor, faktury, mandaty, raty i opłaty z nowym rokiem. Nowym krokiem. Zaciągnęłam żaluzję, zacisnęłam zęby i płacę, napisała na Instagramie Anna Kalczyńska. Kto by pomyślał, że Anna Kalczyńska na drodze zachowuje się tak brawurowo. Ze zdjęć udostępnionych na Insta Stories dowiadujemy się, że prezenterka Dzień Dobry TVN przekroczyła dozwoloną prędkość aż o 16 km. Do incydentu doszło na moście Poniatowskiego w Warszawie. Anna Kalczyńska sprawia wrażenie, jakby mandat był dla niej błahostką. Dziennikarka pochwaliła się nawet zdjęciem wykonanym przez fotoradar. Na fotografii widzimy, jak celebrytka mknie swoim luksusowym jeepem przez most Poniatowskiego. 16 km przy ograniczeniu 50 km na Poniatowskim 200 zł. Szkoda, że zamyślenie albo zaślepienie słońcem nie może być uznane za okoliczność łagodzącą. No nie wyprę się. Trudno. Pamiętajcie. Ostrożnie i noga z gazu, przestrzega swoich fanów Anna Kalczyńska. Myślicie, że dziennikarka dobrze zrobiła, przyznając się do błędu?